na takie panele, jeśli chodzi o właśnie te czyste powietrza, no ludzie muszą brać kredyty, bo ich nie stać. Po prostu nie stać ludzi na kredyty, na właśnie na, to jest bardzo drogie. Teraz też niekorzystne przepisy są, jeśli chodzi o założenie tych odnawialnych źródeł energii. Ja akurat też mam panele, ale na początku były przepisy bardzo fajne. Teraz natomiast, jeśli chodzi o te przepisy, które oferuje PiS, wręcz się do tego tyle dokłada, że to się staje nieopłacalne, albo się strasznie długo wydłuża termin spłaty tych właśnie paneli fotowoltaicznych. No i wracając właśnie do kredytów. Te kredyty ludzie muszą brać. No i co chwilę NBP podnosiło te kredyty, no to, to brać kredyt to było samobójstwo. Tak więc my jako PSL, żeby zmniejszyć inflację, proponowalibyśmy zerową marżę kredytów. Do tego, jeśli chodzi właśnie o NBP, które podnosi te stopy, no to chcielibyśmy, żeby były wypuszczone obligacje NBP, które by jakoś próbowały zdusić tę inflację. No i też chcielibyśmy zlikwidować podatek Belki, który jest od właśnie obligacji, który jest, jakby to powiedzieć, nie dzisiejszy, może tak będzie dobrze powiedziane, który, na którym tracą ludzie, którzy oszczędzają. I tutaj można będzie jakoś próbować zdusić inflację, która tak rzeczywiście spadnie, a to tylko dlatego, że właśnie poprzez podnoszenie tego wszystkiego tych stóp spowoduje, że ludzi nie będzie po prostu na nic stać.